otwartość, kontakt ze specjalistami i dużo praktyki. To wszystko czeka na kandydatów na studia podyplomowe na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Szeroka oferta pozwala poszerzać własne horyzonty. Większość zajęć to warsztaty, które dają szansę na zdobycie wiedzy w praktyce. Studia podyplomowe obejmują trzy obszary życia – pedagogikę, psychologię i biznes. Dolnośląska Szkoła Wyższa oferuje ponad 50 kierunków z tych trzech dziedzin. Studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej to miejsce spotkań ludzi, wiedzy, doświadczeń, praktyki. Zapraszam kandydatów, którzy chcą z jednej strony podnieść swoje umiejętności, kompetencje, inni jeszcze być może, że chcą zdobyć nowy zawód, a jeszcze inni pewnie będą się ubiegać o awans. W tym roku ruszają także nowe kierunki. Pierwszym z nich jest organizacja i prowadzenie nauki zdalnej. Zespół prowadzący te studia składa się z nauczycieli, prawników i specjalistów, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnościami. To kierunek przeznaczony dla nauczycieli oraz wszystkich, którzy prowadzą jakiekolwiek szkolenia. Zakładamy, że po zakończeniu tego kierunku nasi absolwenci będą w stanie skonstruować zajęcia, które w 100% będą odbywały się online. Zajęcia, które będą uzupełniały ich pracę, która będzie się odbywała naziemnie w murach szkoły czy firmy szkoleniowej. To nie chodzi tylko o to, żeby nam wychodziło, tylko żebyśmy wiedzieli dlaczego. I te studia mają w tym pomóc. Studia mają pomóc uporządkować warsztat pracy oraz przygotować absolwenta do samodzielnego nauczania na odległość. Ważnym elementem będzie też przygotowanie techniczne, czyli zaprojektowanie całego szkolenia pod względem zarówno koncepcji, jak i grafiki lub montażu. Najważniejsze jest to, żeby mieć pomysł na swoją działalność w obszarze edukacji zdalnej lub mieszanej. Dlatego, że zadaniem zaliczeniowym na zakończenie tych studiów będzie stworzenie swojego własnego kursu. My będziemy w tym pomagać, to będą zajęcia, które będą głównie opierały się na dyskusjach i konsultacjach tych właśnie projektów. Natomiast najważniejsze jest to, żeby na koniec wyjść z czymś, co jest gotowe na odbiorcę. Inną nowością jest Data Science, które polega na analizie danych. Kierunek łączy w sobie gromadzenie danych, programowanie, informatykę oraz matematykę i statystykę. Studia otwierają nowe możliwości wykorzystywania danych w biznesie. Ten kierunek na pewno jest dla osób, które są zainteresowane poszerzeniem swoich kontaktów, poszerzeniem swojej wiedzy. Nasze studia podyplomowe są nastawione generalnie na praktykę. Są tworzone we współpracy z firmami zewnętrznymi, które na pewno będą chciały też pozyskiwać pracowników, przyszłych pracowników. Kandydaci mogą zapoznać się szerzej z ofertą studiów podyplomowych podczas wrześniowych dni otwartych, kiedy to we wtorki będą odbywały się webinary. Zapisać się można poprzez formularz dostępny na stronie DSW. Echo 24, Oliwia Stasiak.